Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj będę mówić o bardzo groźnym i niebezpiecznym pasożycie, który ma strasznie wysoką śmiertelność. Akurat jestem na bieżąco, bo moje rybki dosyć powolnie i z komplikacjami, ale zbierają się z infekcji chylodonellą, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Chorobę welonów omawiam dosyć chronologicznie. Zaczęłam od jednokomórkowych pasożytów i Chylodonella jest jednym z ostatnich pasożytów w tej kategorii, które omówię. Jest to malutki pasożyt, który musi być oglądany w dosyć dużych zbliżeniach pod mikroskopem. Ja dzisiaj Wam pokażę filmiki ze zbliżenia 250 i 400 razy. Jego kształt przypomina trochę gruszkę, trochę liść. Niektórym też kojarzy się z ziarenkiem kawy. Pod spodem tego pasożyta znajdują się rzęski, dzięki którym się porusza, a ilość tych rzęsek jest zależna od tego, z jaką chylodonellą mamy do czynienia. Choroba, którą wywołuje chylodonella, nazywa się chylodonelloza. Chylodonella jest takim oportunistycznym pasożytem, który atakuje ryby, które są bardzo słabe, na przykład zestresowane, mają inne pasożyty, albo po prostu znajdują się w bardzo brudnych i zaniedbanych zbiornikach. W naturze bardzo często znajdujemy go u karpi i też muszę dodać, że jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza u młodych osobników. Nawet jeśli w naszym rutynowym badaniu pod mikroskopem znajdziemy chociaż jedną chylodonellę, to właściwie niezwłoczna akcja i ratowanie ryb, leczenie jest wskazane. Chylodonella ma bardzo wysoką śmiertelność. Walcząc ze swoją chylodonellą, oczywiście bardzo dużo informacji starałam się znaleźć i wyszukać. I też spotykałam się z takimi relacjami, że ktoś na przykład ma rybki w oczku wodnym, jednego dnia je ogląda, wszystko jest ok, przychodzi rano i połowa oczka po prostu leży śnięta. Chylodonella zabija bardzo szybko. Na nasze nieszczęście chylodonella jest dosyć odporna na temperaturę i właściwie ma zdolność przetrwania w różnym wachlarzu temperatur. No i też, tak jak mówiłam, pomimo swojego małego rozmiaru, bardzo szybko atakuje rybę. Jest głupim pasożytem, bo wykańcza swojego żywiciela i po prostu idzie dalej. Niektóre pasożyty, na przykład przywry, które są większe, są mądrzejsze, bo będą dłużej żerować na swoim dawcy, nie będą się starały go zabić za wszelką cenę. Chylodonella nie zawsze daje jednoznaczne objawy, a kiedy daje, może być już za późno, bo zniszczenia tkanek mogą być już nieodwracalne. Bardzo szybko potrafi uszkodzić skrzela. Chylodonella jest bardzo niebezpiecznym pasożytem i tak samo jak omawiane przeze mnie trichodina, kostia czy ospa, jest niebezpieczny i właściwie znajduje się w top 3 chorób, które mogą jak najszybciej zabić nasze welony. Obok oczywiście kostii i ospy. Te silne uszkodzenia tkanek, które powoduje, również mogą przyczyniać się do powstawania infekcji wtórnych, na przykład bakteryjnych. Dlatego tak ważne podczas leczenia jest zapewnienie rybom optymalnych warunków, naprawdę kontrola parametrów. Parametry muszą być dopięte na ostatni guzik. Zwłaszcza też, że niektóre leki wyrąbią nam po prostu dobre bakterie z filtrów i musimy na bieżąco kontrolować wodę, jeśli jest taka potrzeba, robić podmianki, bo ryby muszą mieć naprawdę idealne warunki do tego, żeby dojść do siebie. Oczywiście, jeśli widzimy, że ryby są bardzo zestresowane tą sytuacją, chorobą, są zmęczone, to na pewno nie polecam włączać świateł, przechodzić bardzo często, płukać. Po prostu trzeba im dać czas i bezpieczne schronienie, żeby same mogły podreperować swój system. No i oczywiście wprowadzamy tutaj silne leki, o których za chwilę. Jakie są więc objawy chylodonelli? Po pierwsze, jest to ciężkie, takie utrudnione oddychanie. Może to się objawiać tym, że też ryba leży na dnie i dosyć ciężko oddycha, stara się odizolować, ale może być też wręcz przeciwnie, że ryba dryfuje przy tafli wody, tak czasami nawet bezwiednie, nieruchomo, bo oczywiście, jak wiecie, przy tafli wody jest najwięcej tlenu. To oczywiście jest związane z tym, że skrzela są uszkodzone, te tkanki i niestety ryba ma problem z oddychaniem. Oczywiście silny stres powoduje to, że ryba się kuli w sobie, ma złożone płetwy, wygląda na bardzo zestresowaną. U mnie takim pierwszym objawem były plamy, dosłownie plamy białe, takie szarawe, ale raczej białe, śluzu, które się pojawiały najpierw na płetwach, a potem pokrywały całą ryby. Najlepiej to oczywiście było widać na rybach czarnych, na przykład salmiaki czy kapitan. U nich faktycznie było widać takie plamy ze śluzu. W innych też przypadkach ryba może wydawać się napuchnięta.
Hylodonella lubi się pokazywać również w parze z innymi pasożytami, bo tak jak mówiłam, kiedy rybka jest słabsza, to właśnie te oportunistyczne pasożyty atakują. Więc może być tak, że najpierw mamy przywry, a potem atakuje Hylodonella, potem dołącza do tego kostia, jako infekcja wtórna dołącza ospa i po prostu mamy komplet i możemy zobaczyć wszystkie pasożyty, jakie możemy sobie prawie wyobrazić. Więc na pewno tutaj trzeba kontrolować i dobierać leczenie oczywiście do tego, z czym się mierzymy, mając na uwadze stopień śmiertelności. Hylodonella według mnie i te wszystkie pierwotniaki są priorytetem. Jedynym sposobem na to, żeby poprawnie zdiagnozować Hylodonellę jest oczywiście badanie pod mikroskopem. Większość pasożytów daje podobne objawy. Może Hylodonella, z tego co widzę, raczej rybki są takie mniej aktywne. Przy niektórych pasożytach może bardziej skaczą, ocierają się i tak dalej, ale nie ma takiego zestawu objawów, który byłby typowy dla Hylodonelli. Też muszę dodać to, że nie ma sensu diagnozować czy sprawdzać śluzu od ryb śniętych, bo Hylodonella opuszcza ciało swojego żywiciela i po prostu idzie sobie dalej. Zobaczcie teraz filmik spod mikroskopu. W mniejszym zbliżeniu to Hylodonella i kostia właściwie są bardzo podobne do siebie. Wyglądają jak takie małe, nie wiadomo, pęcherzyki powietrza, tylko że i też łatwo je pomylić z ruchem wody. Mówiłam wam, że jak śluz jest gęsty pod badaniem z mikroskopu, to warto jest dodać chociaż kropelkę wody. Wtedy tam oczywiście ten śluz pracuje i możemy sobie zauważyć taką wodę, czy też pęcherzyki powietrza, które będą sobie pływać. One płyną wszystkie w jedną stronę i to nie powinno budzić naszego niepokoju. Ale jeśli widzimy takie małe właśnie kuleczki, czy takie pałeczki, które krążą określonym ruchem, właśnie takim kołowym, kręcą się w kółko, no to mamy diagnozę, że mamy pasożyta. Niestety Hylodonella jest bardzo mała, potrzebujemy dobrego zbliżenia i bardzo łatwo ją przegapić. Zresztą tutaj też zauważyłam, że jest tak jak z kostią, która sobie na przykład wybiera i atakuje miejscowo, nie zawsze występuje na całej rybie. I na przykład u kostii było tak, że kostia czasem robi takie rany, na przykład mogą się pojawić tutaj pod brzuchem, na płetwach i jak widzimy taką ranę, to warto jest właśnie z tej rany wziąć i sprawdzić, co tam się dzieje. Jeśli mamy na przykład infekcję kostia plus Hylodonella, to myślę, że to jest dobre miejsce, żeby stamtąd pobrać śluz. Jak ją wyleczyć? Po pierwsze, możecie mnie teraz hejtować za to, co powiem, ale jak wiecie, ja nigdy nie doradzam tego, żeby trzymać welony z innymi rybami. I to, co teraz będę mówić, to będzie leczenie dla welonów i nie jestem w stanie przewidzieć, czy wytrzyma takie leczenie jakakolwiek inna ryba, którą sobie połączycie z welonem. To jest leczenie dla welonów, złotych rybek, karpi koi. Hylodonella u nas na przykład była w ciągu kilku godzin poskładała fantę, więc tutaj nie ma czasu na to, żeby się rozdrabniać i myśleć, o może dam jakiś specyfik ze sklepu zoologicznego na ospę czy coś takiego. Nie, tutaj musimy naprawdę rąbnąć ostre dawki, bo jeśli my nie zabijemy tego pasożyta, to on zabije naszego welona w przeciągu kilku godzin. Ja w leczeniu takich pasożytów jak Hylodonella i kostia bazuję tylko i wyłącznie na lekach dla karpi koi. I to w dawkach również prawie takich jak dla karpi koi. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o dawki, najlepiej się sugerować tym, co producent zaleca. Różne firmy mają różne stężenia. Musimy też oszacować, i to nikt wam tego nie powie, ani nie zdiagnozuje dokładnie, na ile czujecie, że ryba da radę przetrwać pełną dawkę leku, czy może trzeba zmniejszyć, załóżmy 75% dawki i zobaczyć, jak się ryba będzie czuła. Może czasami trzeba będzie skrócić leczenie, jeśli ryba wykazuje naprawdę silny stres na leki. Ale jeśli nie będziemy leczyć ryby, możemy pożegnać się nawet z całą obsadą w przeciągu kilku dni. Najlepszym lekiem, który jest polecany na Hylodonellę, to będzie mieszanka formaldehydu z zielenią malachitową. Są gotowe takie premiksy, mieszanki, które się na przykład nazywają FMG, które ja wam polecałam na ospę. Natomiast u nas to nie zadziałało, gdyż to jest mniejsza dawka niż zalecają. Najlepiej jest kupić oddzielnie formaldehyd i oddzielnie zieleń malachitową i dawkę zieleni malachitowej można nawet podwoić. Inne terapie to terapia nadmanganianem potasu. Tutaj możemy wprowadzić albo kąpiele 4-godzinne, albo ewentualnie krótsze kąpiele o większym stężeniu, również sugerując się tym, co producent nam mówi na opakowaniu. Na Hylodonellę i też na ewentualne infekcje bakteryjne, które może powodować, czy też na Hylodonellę w połączeniu z innymi pasożytami, pierwotniakami, głównie bo na przywry to średnio, możemy też zastosować chloraminę T. Jest to silny, bardzo silny środek, ale działa i fajnie odkaża akwarium, bo co z tego, że na przykład będziemy wyciągać
wyciągać sobie rybkę na kąpiel w nadmanganianie potasu albo w chloraminie, jak w akwarium mamy dalej problem, więc radziłabym przede wszystkim, jeśli mamy chorobę taką, to musi być dezynfekcja wszystkiego na bieżąco, co użyjecie, siatki użyjecie do wiaderka i odłożyć na noc, zalać to albo właśnie nadmanganianem potasu, albo chloraminą, albo ewentualnie dużymi dawkami formaldehydu zieleni malachitowej. Mycie rąk, jeśli mamy dwa akwaria, zobaczcie, udało mi się uchować dzieciaczki, u dzieciaczków nic nie ma, mycie rąk między jednym a drugim akwarium, wszystkie akwaria muszą mieć oddzielne sprzęty bezapelacyjnie. Oczywiście nieważne, jaką metodę wybierzecie, jeszcze niektórzy mówią na przykład o akryflawinie z solą, można też próbować samą solą, chociaż nie zawsze jest to skuteczne i czasem możemy nie mieć czasu na nieskuteczne leki, więc na pewno pierwszym wyborem byłoby formaldehyd i duże stężenie zieleni malachitowej. Jakąkolwiek obierzemy drogę z tych naprawdę silnych dział, to musimy po prostu pamiętać o tym, żeby wyłączyć filtrację chemiczną, wyłączyć filtry UV, jeśli ktoś takie ma. Na pewno odradzałabym kupowania jakichś półproduktów z zoologa, które nawet nie mają podanego składu, bo tutaj musimy wiedzieć, co dokładnie podajemy, w jakich dawkach, w jakich stężeniach, żeby mieć szansę uratować jak najwięcej ryb. Też mi się wydaje, że każdy szanujący się weloniarz, zwłaszcza taki, który dużo eksperymentuje, nie wiem, przenosi rybki z jednego miejsca do drugiego, zamawia ryby z zagranicy, czy zamawia nawet od niepolecanych sprzedawców ryby, powinien mieć apteczkę przygotowaną, bo jeśli przyjdzie do nas Hilodonella, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale jeśli kogoś spotka taka tragedia, to po prostu nie ma czasu na to, żeby gdzieś zamawiać z internetu, po prostu to musi być w domu. Więc chociażby te podstawowe rzeczy jak formaldehyd i zieleń malachitowa powinna się znaleźć w naszej apteczce na stałe. Teraz zobaczcie naszą historię. Całą tą historię, bo ona ma wiele wątków. Dużo się działo i ciągle walczymy, mija teraz 2 tygodnie, chyba nawet ponad. Ciągle walczymy z różnymi przeciwnościami losu, więc całość na pewno nagram Wam na vlogu. A teraz chciałam Wam powiedzieć tak pokrótce, skupiając się tylko i wyłącznie na Hilodonelli. Wydaje mi się, że problem z Hilodonellą był u nas w akwarium może już od dłuższego czasu. Jak wiecie, to jest pasożyt oportunistyczny, który tylko czeka, kiedy rybki będą osłabione, żeby po prostu je zaatakować. Możliwe, oczywiście nie obwiniam i nie mam na to ani jednego dowodu, poza łączeniem faktów, że mogło to nawet przyjść z Guinnessem, że to mogło być aż tak dawna sprawa. Tam popełniłam dosyć spory błąd, jakim było to, że czerwona oranda po prostu na chwilę poszła na dół, a potem wróciła. Ona miała początkowy kontakt z Guinnessem. Guinness miał różne ciekawe objawy, które jednoznacznie wskazywały na pasożyty, więc możliwe, że tak to było, a że rybki były silne i zadbane, ich system odpornościowy działał na pełnych obrotach, więc wszystko było ok. Kiedy przyszły nowe rybki, one przyszły z przywrami. Przywry zostały przeleczone tutaj na górze i wydawało mi się, że jest czysto, więc po kolei i oczywiście wpuszczałam je na dół. No ale jak już wszystkie trzy te duże były wpuszczone, okazało się, że piękna moja cudowna krówka skacze i oczywiście zdiagnozowałam u niej przywry, więc te przywry były niedoleczone. To już pomijam. Kiedy przyszły nowe ryby i przyniosły przywry, moje ryby ze starej obsady osłabiły się diametralnie i oczywiście było tam leczenie na przywry. No i była taka sytuacja, że w czwartek miałam cały dzień dla siebie, to było 2 tygodnie temu, więc oczywiście podmiany u dzieciaków, testy wody, testy pod mikroskopem i tak dalej. No i główne akwarium, wszyscy wyglądali kwitnąco. Pamiętam, że tego dnia jeszcze dawałam im banana, zrobiłam milion zdjęć, o jacy słodcy są kochani. No a w piątek rano wstałam i chciałam ich nakarmić, a Fanta dryfowała taka dziwna, to nie była moja fantunia. W każdym razie nakarmiłam ich i ona się ożywiła, poszła sobie tam zjeść, ale jak wracałam, to zauważyłam, że ona dalej dryfuje. Wtedy podeszłam do niej bliżej i się zaczęłam jej przyglądać i ona miała taki nieobecny wzrok, tak jakby jej w ogóle tam nie było. No i potem oczywiście weszłam na krzesło, no bo jak mam zobaczyć? Weszłam na krzesło i widzę, że jest napuchnięta, ale to nie była typowa szyszka. I tutaj był mój błąd, bo pomyślałam, że to jest jakiś początek posocznicy i uderzyłam w leczenie przeciwbakteryjne, a tak naprawdę to musiała być Hilodonella. Fanta nie miała żadnych innych objawów, po prostu z dnia na dzień po prostu się z nią pożegnaliśmy. Tego samego dnia, kiedy Fanta popłynęła za tęczowy most, zauważyłam, że salmiaki ma biały właśnie śluz na ogonie. To skłoniło mnie do tego, żeby przebadać oczywiście wszystkie ryby jeszcze raz pod mikroskopem i wtedy ukazała się nam Hilodonella. Oczywiście tutaj trzeba było szybko działać, więc była duża podmianka i dałam FMG, bo nie miałam oczywiście niestety, ale oddzielnie formaldehydu i zieleni malachitowej.
W trakcie tej dużej podmianki, którą robiłam przed leczeniem, sarmiaki bardzo źle się poczuła i poszła leżeć do kąta akwarium. Zaraz po podmiance podałam leki i nie ruszyła się przez 20 godzin. Właściwie to, żeby stwierdzić, że ona żyje, to musiałam naprawdę stać kilka minut i patrzeć na jej ruchy skrzeli i pyszczka, żeby stwierdzić, że jeszcze są jakieś odruchy życiowe, ale też powiem szczerze, że nie miałam dużych nadziei. Po 20 godzinach, czyli po jakichś, nie wiem, 19 godzinach po podaniu leku, dopiero salmiaki przepłynęła pół akwarium, ale znowu poszła leżeć dalej na kilka godzin. Salmiaki była cała pokryta białym śluzem. Później po kolejnych kilku godzinach znowu zaczęła pływać i trochę leżała, no ale potem już pod wieczór cały czas pływała radośnie i naprawdę było z nią super. Zdradzę wam kawałek tajemnicy, salmiaki do dzisiaj żyją, to już 2 tygodnie po, więc z komplikacjami, bo różne rzeczy się po drodze działy i różne przeciwności losu napotykaliśmy, ale póki co wydaje mi się, że salmiaki jest w miarę okej. Okay. Niestety jednak po 2 dawkach FMG, czyli właśnie tego formaldehydu i zieleni malachitowej, ale razem podanych w dosyć dużym stężeniu, są preparaty z o wiele mniejszym stężeniem na rynku, okazało się, że problem nie został do końca rozwiązany. My walczyliśmy tam z kilkoma pasożytami i ryby też były bardzo słabe. Dawka była obliczona na 500 litrów, a mieliśmy 550 zalane, a to tylko dlatego, że oszacowałam, że salmiaki nie da rady pełnej dawki wytrzymać i może to był błąd, może to, że to były oddzielne lekarstwa. W każdym razie, skoro to nie zadziałało, no to posunęłam się do ostateczności, jakim było zastosowanie chloraminy T. Chloramina T zadziałała zgodnie z oczekiwaniem, chociaż, co wam powiem jeszcze we vlogu, nie obyło się bez różnych komplikacji. We vlogu wam dokładnie opowiem, co dokładnie było dawkowane, jakie były leki używane i jaką strategię obierałam i też jakie napotykaliśmy w międzyczasie trudności, których było bardzo dużo, ale też nie chcę tutaj teraz zdradzać, a jeszcze wam powiem, dzisiaj nagrywam z dzieciaczkami. Część dzieciaczków pojechała do swoich nowych domków, więc wszystkie dzieciaki mam tutaj. No to jeszcze nie jest ostateczny skład, który zostaje. Hej, tu jeden jest moim fanatykiem, strasznie się lubimy. To akwarium ma podmianki co 36 godzin. Wygląda na niezadbane, ale tak naprawdę woda tu jest czysta. No to jest wanilia, ta malutka. To nie, ta Crush się nazywa, tu na Instagramie ją nazwali Pop Crush. A inne jeszcze nie mają imion, jeszcze nie wiem dokładnie, kto zostanie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.